Twoja ruszyła. Ruszyliśmy, to się widzimy. To idę, Hańka. Dałaś mi wszystkie keramiki, wszystkie, dobra. Dobra, młoda. Muszę już zrobić stopnia. Przemieszczałaś na linię, okej. Okej. I walczymy, okej. No luzuj, luzuj. Co? Luzuj. No luzuj, Boże. No ale ileś można mówić luzu, no kurde. Dobra, idę. Tam zaplątawszy. Jasne, jasne. Jak ja się robię. O. Ojejku, jejku, jejku, jejku. Jest na tą turniczkę, bo ładny widok, wiesz? Będzie ładne zdjęcia. O! Jak ładnie. Hop. Trzeba by buty zapiąć przy okazji. Uważaj, kamień. Ta skała w górę, to... Ła. Fajnie. Thank you.
Cześć. Luzuj dużo, dużo luzu. Mamy tu jeszcze kolegów na górze. Będzie troszkę wolniej, ale da. Spoko, zobaczę pod twoim. Mam auto, nie ma tak krótkofalówki, no nie? Zajebista sprawa, nie ma krzyków. Dokładnie. Cisza, tylko kosiarki słychać. Tak. Dawniej miałem Motorola, ale była do dupy, jak mam zmoczyło na zamarłej turni, to przestało wszystko działać. Czemu? No bo ona była nieodporna na deszcz, może się nazywała H2O. No rozumiem. I teraz mam takiego Icoma, jest świetny. Halinka, mam auto. Tak, mam auto. Ja. Kiedy będziesz gotowy? Okej. To jest potrzebna zmiana butów, bo kurczę. Grzeje. No, jest wolno. Zrozumiałem. Właśnie się są nogi. Jakiś debil wymyślił sznurówki w butach, w spodniach wspinaczkowych. Muszę to gdzieś wyjąć. Są takie patenty, które się po prostu nie sprawdzają. Jednak rzepy. Rzepy, oczywiście, że rzepy. Też jestem tego zdania, bo mam na sznurówki. No dokładnie. Są ludzie, którzy robią coś wspinaczkowego, ale z tego wynika, że oni się chyba nie wspinają, ci ludzie. W większości pewnie tak. Tak, tak samo robi się naprawdę softshell'e czasem. Pisze softshell alpinistyczny, ale są dwie podstawowe rzeczy, które odróżniają softshell alpinistyczny od innych. Kaptur musi mieścić się kask swobodnie i kieszenie mają być wysoko. Oczywiście. No i jest tak, jak to możesz... Kurde, nawet takich rzeczy goście nie są w stanie zrozumieć i piszą softshell alpinistyczny. Dzisiaj bardzo wielką uwagę przyjmuje się do tego, żeby coś dobrze wyglądało wizualnie. Tak. Niekoniecznie... Nie, ja jestem praktykiem, taki właśnie jak głupoty to denerwują człowieka. Żeby tam na jakieś zdjęcia było fajnie i tak dalej. Tak, tak. Ale to można powiedzieć, że jedno z drugim, tylko gości po prostu są totalna indolencja, no i ignorancja, no. To wynika. No jak tam biały kołnierzy, ktoś... Tak, coś wymyśli, coś zrobi.
Zamierzałaś mi powiedzieć o końcu liny, czy nie? Żadnie dalej. No. Jacek. Wiem. Którą? Tam ty strony? Możesz już tam wyjść i zejść z powrotem. Tam jest kawałek tylko wzgórza i ścieżka w dół. I wchodzi się na cmentarz koło Będzkowic. Słucham. Lina się zaplątała? Alinka, jeszcze raz, jak masz jakąś komendę, mówisz spokojnie. Zatrzymałem się, bo myślałem, że jest lina zaplątana. Kobiety są mało komunikatywne. Koniec liny. No.